Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, odcinku noworocznym. Jest Teściu i ekipa się rozrasta, jest Michał. Witamy Was serdecznie w odcinku noworocznym. Ci, co są od początku z nami, jak pamiętacie, rok w rok jesteśmy w tym samym miejscu. Przyjechaliśmy na gadżety wędkarskie. Ja już powiem tak, pierwszy rzut wykonałem, ja już wiem, że coś jest. Nie patrzyłem jeszcze, co to jest, zobaczymy razem. I teraz powiem Wam taką ciekawostkę. W zeszłym roku, jak byliśmy, przypominam, jest 31 grudzień, Sylwester. W zeszłym roku, jak byliśmy, było minus 17 stopni, nie dało się rzucać. Możecie sobie wejść. Ta sama kurtka zamarznięta była od wody. Dwa lata temu było zimno, a dzisiaj jest 10 stopni na plusie. Taka aura. Także co? Ja odwracam kamerę, pokazuję Wam, co udało się już złowić, bo ja już widzę, że coś na magnesie jest. Natomiast nie wiem, co przy okazji. Pamiętajcie kliknąć subskrypcję i najważniejsze, dzwoneczek, bo nie dostajecie powiadomień o nowych materiałach. Także co, nie przedłużam, widzimy się w odcinku, będzie też live dziś, za chwilę nawet, odcinek będzie później, będzie live. Także co, zapraszam serdecznie do oglądania. I tak jak mówiłem, jest Michał, jest Teściu, jestem ja. I ja już pierwszy rzut wykonałem, razem z Wami, patrzcie. Patrzcie. Jaki tandemik. Jest żyłka i jest blaszka, ale jest jeszcze, o, widzicie? O, zobaczcie, to są jeszcze... I cyk. Zobaczcie. O. Mamy komplecik, pierwszy rzut i jest blaszka. O. Magnesy z Magtomu, przypominam. I to nawet nie taka stara. O, i super fancik, jest kotwiczka. Nawet cała. Kurde. Super. Jest blaszunia. Alga. Jakby luksusowo, z kotwiczką, komplecik. Już nie wracamy na pusto. Michał, też tak. Coś chyba ma. Oby. No i dobrze. Biorę magnes i rzucamy dalej. No i ja kolejny rzut zrobiłem. Michał też wyciąga, chyba idzie żyłka. Jest, patrzcie! Jest gumeczka! Nawet na haczyk złapałem. Kurde, jest no, gumeczka! Z drutem. Super! Z drutem, to jakiś kawałek. O. Mogę pokazać. O. Patrzcie, jaka stara gumeczka. Trzy rzuty, dwa fanty. Na razie bilans jest całkiem niezły. Mnie się tam coś... Coś tam gdzieś haczy. Może jest gdzieś żyłka. O, znowu przyłapanie. Jak jest żyłka, to bardzo delikatnie. O, w tym miejscu znowu jest coś. Po czymś się ślizga. No tak jest, jak zbijasz na rękę. Może coś wyjdzie. Powiem Wam, opór jest. Jakiś tam opór jest. O, coraz większy opór jest. Pewnie... O kurde. Pompuj. Czekaj, pomogę. No, kurde, tam coś siedzi. Coś siedzi. Ale idzie. Normalnie czuję jakby była żyłka zaczepiona. Takie mam wrażenie. Ale czy coś będzie, czy mnie się tylko wydaje? Coś na magnesie jest. Mówiłem, że coś jest. Czuję opór. Ale jest chyba z żyłką. Na pewno idzie z żyłką. Jest kawał złomu i zobaczcie, ile idzie żyłki. Patrzcie, ile idzie żyłki, zobaczcie. Taki kawał złomu. A przyjechaliśmy na gadżety wędkarskie. A tu złoty. No i mam żyłkę. Dobra, tam to wyciągnij. Zawsze coś. Tutaj też dobrze trzyma, bo to jest. I czy na żyłce coś mamy? Tu wyciągnij tam. Czy nie mamy? Tutaj jeszcze jest, jeszcze idzie. No niestety sama żyłka. Tu jest. O, tu jest jeszcze żyłeczka. O. Coś tam dociągłem jeszcze. Ja bez magnesu. Cy. O kurde. Zerwieś. Idzie? Coś idzie. Nie ma nic. Zobaczcie, któryś rzut z kolei
To jest sama żyłka. Ile takich żyłek jest w wodzie, a później się ryby o to plątają. Tak jeszcze patrzę, czy przypadkiem nie ma czegoś, bo czasami się jakaś gumeczka w to zapląta. Normalnie sama żyłka, zobaczcie. Zamiast to wziąć w torbę, wrzucić. Tak, no nie, no po co, nie? To po co? Do wody. Masakra. Tam weź na brzeg. Jadę, to będziemy... Tym razem tylko haczyk z kawałkiem żyłki. Pozdrawiam Dario. O, i pozdrawiam Flaminga. Haczyk jest haczyk. Będzie, że tu tak dziwnie. Do wiadra. No jest tu coś. Coś czasami gdzieś tam się czepi, nie? No F300 nie wzięliśmy, nie? Mamy F300 u... w samochodzie teścia. W sensie twojego taty, no. Bo jakby ktoś nie wiedział, to jest syndarka. Miło mi. Tak. Także póki co kilka rzutów, nie ma nic. No to teraz rzut razem z wami. Uwaga. 3, 2, 1. I poszedł. A tam w oddali łabądź. Dobra, bo mi woda zabierze magnes. Jest tam kilka przyłapań. Czuć coś, że na dnie coś tam jest, bo zawsze tam na dnie to zawsze coś jest. Ale nie chcę to wyjść. Ja się boję tutaj F300 rzucać, żeby nie utopić. Bo tu się nie wejdzie do wody. Coś tam na magnesiku jest. Jest żyłka. No jest żyłka. Ale patrzcie na to. Jest pieniądz. Jest pieniądz. I teraz sobie wyobraźcie, że tego pieniędza wyciągnąłem z takiej wody. To jakbym szóstkę w lotka trafił. Może dzisiaj muszę zagrać sylwestrowo. Kurde, no pieniądz. A który rok? Metalowy, to wiecie. 2020. Pozdrawiam, jak ktoś ogląda. I cyk. Jest pieniądz, jest. O, tu jeszcze haczyki są dwa. Oczywiście śmieci są wszędzie, nie? U wędkarzach. Takie też. Masak, tam butelka w wodzie. A Michał ciągnie. Magnes. Szybki? Poszedłem po ciężki kaliber. F300 Gold z Magtomu. No bo tam coś jest. A skoro jest, proszę cię bardzo, ja ci potrzymam linkę. Jedną i drugą. Jedną i drugą? No tą to przydepnę. Czekaj. Mały się zaczepił? Znaczy nie, nie zaczepił się. Coś jest, przez pół metra ciągniesz po tym i później puszczę. Mówi nie. Trzymam. Trzymaj. Trzymam. Gdzie ty? To mówię tutaj. Trzymam. Proszę cię bardzo. Ciągnij. Ten to od razu poszedł na dno. No ten tak to od razu idzie na dno, no. Może na F300 więcej wyjdzie. No w ogóle nie trafił żyłkę tylko. A nie, coś jeszcze. Żyłka jest. Coś tam się jeszcze przyczepiło. Czy mam magnesik? Przeszukuj. Przyczepiło się coś? No u mnie tu nic nie ma. Kawałek złomku. Jest haczyk? Gwóźdź. No, F300 i gwoździe wychodzą. Że proszę bardzo, dać mi linkę, ja przytrzymam, a ty rzucaj. A u nas jak zwykle nie ma lipy. Teściu, kucharz. Krzesełeczka, stoliczek. Będzie gotowane. Kurde, ale wieje. O, kuchenka, ogórki. Kabasa wreszcie. Także taki to sylwestrowy odcinek, jak zwykle na wesoło, a ja idę do Michała. A na drugi rok kampingiem tu przyjedziemy, zrobiony. O ile będzie zrobiony już do tego czasu. Czy weźmiemy we trójkę, to na pewno zrobimy. No i dobrze. Ci, co byli na live'ie, widzieli, wyszedł na żywca u Michała, koszyczek zanętowy, bardzo ładny, 12,5 grama firmy Jackson. Ja nie wiem, nie znam się na tym, ale takiego... Trochę, że się zapadł. Takiego jeszcze nie mam w kolekcji. Bardzo ładny, niezniszczony. Tam coś jest,
coś tam mamy nowe miejsce. Także koszyczek odkładamy, Michał wyciąga, ja nagrywam. Może coś wyjdzie znowu na żywca, może jakiś koszyczek, może no cokolwiek, cokolwiek, żeby wyszło, jakaś gumeczka, blaszka, fajnie by było. Chcę zobaczyć do teścia, co on tu robi. No patrzcie na szalonego gościa, nie? Pany, grilla się. Pany, jeszcze węgiel mu po 5 zł, stara cena. No nie mam pytań, nie no, grilla rozpala. Kbasa. No. Może to będzie z tego. Może to będzie. Będzie albo nie będzie. Widzę. Jak tak szarpie, to tak jakby żyłka była zahaczona, no ale no... Coś jest, bo idzie coś czerwonego. Będzie podpórka pod wędkę. No i proszę bardzo. Druga dzisiaj. Tak? Druga dzisiaj, proszę Marcin bardzo. Marcin na brzegu znalazł przypadkiem. Tak, proszę bardzo, zobaczcie jaka piękna podpóreczka pod wędkę. Długa. No i kolejny gadżet wędkarski, jakby nie patrzył. I hyc. Ej, ja cię karmię, a ty syczysz? Nie mam więcej. No teraz mieliście łabątka, który cały czas z nami tutaj jest. Na wyciągnięcie ręki 2 metry od nas wzruszyliśmy dno, to ma darmowe jedzonko. Nazwaliśmy go Stefan. Także Stefan, pozdrawiamy, jak będziesz oglądał. Tak? O, Michał tutaj sobie łowi. On się nie boi. I jest fajnie, wszyscy są zadowoleni. On ma jedzenie, my mamy fanty. Ale dobrze, musieliśmy w dno wzruszyć, skoro tutaj do nas aż przypłynął, zobaczcie. Ale ogonkiem merdasz ty. No, Michał mówi, że też ma coś dobrego. Michał mówi, że trzeba sprzątać. Za kapsel go złap. Patrzcie, ale jest fant. Jest butelka, no pusta niestety, ale jest fant z wody. Jest butla, jest 50 groszy. Bogaty jesteś. O, nic, jest zło mi 50 groszy. Także zmieniam miejscóweczkę, schodzę tutaj. Może tutaj coś wyjdzie. Jest fajnie, większe miejsce niż tamto. Śmietnik jest straszny, ale... Ale może coś tutaj wyjdzie. Pierwszy rzut, pierwsza żyłka. Dwie nawet. Ale zaplątane jest tutaj w tych krzaczkach. Coś już wyszło, tutaj nie ma nic, ale dwie żyłki są. Patrzcie, albo grubo, albo wcale, to wszystko jest. No, ej, Stefan, weź no idź tam do siebie. Ja mam żyłkę. Oj, 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 tu jest coś w tej, w tych haszczach jest, ale niestety nie idzie tego wyciągnąć. Noworoczne jedzonko, kiełbasa z grilla, ogóreczek, musztarda. To jest życie. Tu kemping mieć jeszcze, zobaczcie. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. O, cyk. No, pięknie. Bułkę tam sobie wyciągnij. Bułka, kiełbasa. Kiełbaska zjedzona i teraz szukam
kolejnych miejsc. Tutaj jest jedno, ale strasznie strome. Jeszcze przejdziemy tutaj dalej. Na kolejne stanowisko. Zobaczcie, tutaj jest niestety taki stan wody, że nawet nie będę próbował tędy schodzić. Idziemy na kolejne. O! Ale tu jest nieźle. Idę po magnes. Jeden z ostatnich rzutów 2022 roku. I proszę bardzo, jest co? Jest gumeczka, jest odważnik, jest haczyk. Super. O, jakiś gwóźdź. Ale fantem. Jest ta piękna gumeczka. Myślę, że metalowy. Michał się nie poddaje, flaszki wyciąga z wody. O, i to jest postawa godna magnesiarza. Brawo. Uwaga, będzie rzut, tylko ej, pamiętaj o moich kolanach. Przecież mało miejsca jest do rozwinięcia. Kurde. Tak miało być. I cy. Coś czuję, że ci poleci z kłębkiem. I co? Ale bym zastał, ja bym polecił z kłębkiem. Masz coś? Zaczepiło mnie coś. Patrz, nie, coś mam. Jest, ej. Rybka sypuje. Dawaj to tu. No i patrzcie, jaki jest piękny. Nówka, sztuka. I co mówiłeś? Proszę. Mi się wbiło winkę, a nie na... Patrzcie, nie? Wbił, no ja pierdykam, nie? No zobaczcie go, nie? No mistrz. Szczęście amatora. No i też piękny, ładny. No kurde, to jest normalnie świeżutki temat. No co za koleś, nie? Ale drogi podobny, nie? Co za gościu, nie? Wcześniejszy był też, mniejszy, ale... Tak, zobaczcie, kotwiczka, no to jest normalnie świeży temat, nie? Ale żeś pięknie zahaczył. A ja mam problem, bo mam linkę zaczepioną tam i nie mogę jej wyciągnąć, nie? Ale żeś teraz zrobił. Fant dnia. Patrzcie, nie? Cudowna. Hop! Poszedł. Piękna. No patrzcie gościa, nie? Masz taką jak Jalko, miałem żółtą, twisterka, a ten, tak, twisterka masz, no. A trochę większego chyba. Kurde, no co za gość, nie? Dwa masz, ty! Dwa, o, jeszcze. No, ale ten to musiał poleżeć. No dobra, no ale traf dwa za jednym zamachem. No ja pierdyka mnie. A ten się złapał? Tak, haczykiem jeden. No nie mam pytań, nie. Dobra, jednego mam. Odplątaj tego drugiego. Co za gościu. No zobaczcie, no piękne sztuki. Żeby nie było, teściu też coś złowił. Jest obrotóweczka ładna. No i luksusowo. Bez kotwiczki, kotwiczka jakaś słaba. No ale jest. I te werbliki, czy jak to się nazywa? No i my kończymy ten wypad noworoczny. Chcieliśmy wam życzyć szczęśliwego nowego, którego? 2023 roku, aby był lepszy niż ten obecny. Pozdrawiamy was serdecznie. No i miłej zabawy wam życzymy. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam was na kolejne filmy w przyszłym roku. I tyle. Cześć. Szampańskiej zabawy.